Ten moment prowadzi gdzieś przed kotłowiczem Van Mastenem oraz... Oj, błąd! Teraz błąd popełnia, jadący w kasku niebieskim, kasku kurwa! Kotłowicz na 5 do 1. No i domknie to spotkanie najprawdopodobniej gorzowska stal, no, która już dopnie swego, wygrywając właśnie 5 do 1 w tym wyścigu, prowadzi gdzieś... Oj, mam jak przerwane. No jeszcze tutaj Kacper Kotłowicz taki dziadowski błąd wykonuje, więc zostanie z tego wyścigu wykluczone. Nie dość, że myśla się przedłuża, to jeszcze Rzeszowianie zaczynają się gubić nieprawdopodobne kłopoty. No tak, widzimy, że już kierownik startu wyklucza zawodnika w kasku koloru niebieskiego i to jest jedyna słuszna decyzja, no bo Kacper Kotłowicz przeszkodził Michałowi Bułce. I, ale chociaż jak, się, kurwa, co to, ale powiedzi, jak, co jest, kurwa, jaki żużel, kurwa, na łódkach, co jest grane? Na wyganie tego spotkania i na podratowanie sytuacji w tabeli. No tak, jest to teoretycznie szansa dla Michała Bułki, no ale wiemy, że nawet w wyniku 3-3, gdyby wygrał w tym wyścigu, no to mecz jest pewnie stracony. Jeszcze analizuje powtórki Patryk Kinel, ale chyba tutaj nie ma innej decyzji poza wykluczeniem zawodnika w kasku niebieskim. O, fajerwerki. Też jest mała informacja, że na streamie siedzi aż 40 osób, więc to jest chyba jakiś rekord. Mamy rekord! Nie wiem, czy to jest rekord, czy nie, ale bardzo się z tego powodu cieszymy, że 40, że aż tyle ludzi skurwy siedzi syny. I ogląda to poprzez platformę YouTube. A tu widzimy, że mamy rajda od Merganiego, a więc pozdrawiamy bardzo serdecznie. O, pozdrawiamy i kibicujemy. No proszę bardzo, jaka miła niespodzianka. 82 osoby! Lecimy! Oczywiście, dziękujemy za rajdzika. A to już koniec, kurwa, wyścigów? No, nieco dziwna sytuacja, że Mergani tutaj wpada. To jest youtuber, który spokrewniony jest z grupą YFL, w której wow! Między innymi może jaka wiedza Zilanda, komentatorska! Bandurę Multiego. No, czyli można powiedzieć, że jest to, można powiedzieć, mały sukces z serwera, skoro zostaje pierwszego rajda. Zgadzi się? No, z całą pewnością. Zostaliśmy chyba ze 139 osób na live, no to jest zdecydowany rekord. Widzowie, mamy rekord! No, po prostu... Już 400 osób. 183 już teraz się pojawia informacja. Witam, pozdrawiam Merganiego. Łódka pod palcem. O, tutaj no, nawet jeden z administratorów w nas pozdrawiam. Pozdrawiamy też Gacyna Baźniaka. O, jest wesoło na pewno, pomimo faktu, że mecz trochę jest dalszy, pan to jednak jest trochę zabawny. Pa, będą znowu wyścigi, żużel. W Minecrafcie, kurwa, budka. Pomimo faktu, że są niektórzy zawodnicy mają lagi, też nasze streamer ma kłopoty, to jednak cieszymy się z tego powodu, że wszystko zostaje poprawione poprzez właśnie takiego rajda. 248 osób, niesamowite. Pa, komentatorzy! No to jest zdecydowany rekord. Nieprawdopodobne. Dobra, wbijamy im kurwa kafel, wbijamy im kafel osób. Nie wie na naszym streamie, no ale jeżeli ktoś mu dał cyk, to oczywiście jest to, dla nas oczywiście jest zawsze, że osobę. 600 osób się tutaj pojawia, co się dzieje? No to teraz dobijemy 1000 osób, no. O, bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami na live. No, my tu tak komentujemy, gadu, to nagle rajd się pojawił znikąd. No, ciężko cokolwiek powiedzieć o meczach, możemy teraz porozmawiać trochę o tym, co się tu dzieje. Przypomnijmy, Amerykanin jest youtuber związany z grupą YFL, w której są między innymi właśnie, jak mówiłem, Ginald, Multi oraz Bandura. To czasem niebieski kask zostaje wykluczony. To jest 11 miesiąc. Dobra, niech startują żużel. Żadnej innej słusznej decyzji. No ale tak, chyba jednak Patryk Kinel z tą decyzją poczekał, no bo... Kurwa, normalnie ludzie na chyba trybunach siedzą. Chyba się zaszokował tym, że mamy właśnie 660 osób na streamie. No ciężko by cokolwiek powiedzieć, 670... O co tu chodzi? Normalnie na różne kamery... W pewnym momencie, niesamowita sprawa. I zapierdalają w żużlu, ale w łódkach! ...na serwerze ligowym. O, więc właśnie, więc... 1200 osób! A to boty wbiły, więc... Rekord! Okej, 638 ludzi, a to chyba boty są. Jakie boty, no nie, kurwa? Nie będziemy tak traktować tak czy siak. Wracamy do komentowania biegu 12. Okej, bieg 12. Poszli! Przypomnę obsadę. Od Krawędzika, Bułka, Grzybuś, Kotłowicz oraz Van Masten. Wykluczony został z tego biegu, przypominam, Kasper Kotłowicz, jadący w kasku niebieskim, za to, że przeszkodził kapitanowi własnej drużyny Michałowi Bułce podczas biegu. Bułka!
Teraz jeszcze... Jedziesz z nimi! ...kierownika startu Marcela Depy. Dziękuję, Paxter, 17 miesiąc i Kajetan za Prime'a. Jeszcze chwilka drobnych uwag, ale chyba wygląda to, że za chwilę będziemy mogli wystartować z wyścigiem numer... z wyścigiem numer 12, tutaj ponad 1000 ludzi. No nie będziemy już na to, na to się koncentrować. Skupmy się tutaj na robocie, czyli na komentowaniu. Profesjonaliści. Jak wy to kurwa znaleźliście? Bułka, Grzybuś, Pan Master. Bułka! Bułka! Ruszyli! Żużel, żużel w Minecrafcie, patrz! Kapitalny start, kurwa, co jest? Na 5-1 jedzie Grzybuś z Pan Masterem, ale jeszcze goni Michał Bułka, który próbuje wcisnąć się przed Pan Masterem, ale popełnia błąd. Kurwa! Całkowite domknięcie spotkania pary gorzowskiej. I potem będą już tylko dopełniać formalności, wygrywając kolejne biegi, myślę. No i tutaj już nic się chyba nie stanie w tym wyścigu. Po prostu dowiezie tu para Grzybuś. No i Grzybuś w końcu się rehabilituje. Kurwa, Bułka ostatni miejsce. Na pewno nie wyglądały u niego najlepiej. No i w końcu będzie miał szansę i wykorzysta ją perfekcyjnie, jak mógł. Kurwa, Bułka jak czytuje, co jest? Przywiezie trójkę, a z dwójką zakończy ten wyścig lub Van Master. A więc będzie 5-1 dla Stali Gorzów. 3 Grzybuś, 2 Van Master, z jednym punktem Michał Bułka. I to jest... Teoretycznie można by rzec, że to jest koniec spotkania, bo... Koniec spotkania. Już nie ma jak przegrać tego meczu. Po kapitalnym starcie jedyne co zrobili, to zamknęli Michała Bułkę, no i wychodzą na ogromne prowadzenie. Nie da się do najpierw dać. No i jeżeli nawet by przegrali wszystkie wyścigi 5-1, to oznacza, że będą mieli 3 punkty, więc można powiedzieć, że ekipa gorzowska zgarnie. Kurwa, jak mają ładnie to zrobione. Myślę, że kibice, którzy jechali tutaj z drugiej części Polski, nie mają... tutaj pretensji o to, a tutaj ciężko by cokolwiek się skupić, bo tutaj... A to jest 11 tysięcy na Twitchu, okej. Okay. O proszę. A więc widać, ten Twitch tutaj też działa. Twitch kula. Minecraftowa liga żużlowa. Nie mają 43. Moi zawodnicy. Teraz wystarczy im, żeby po prostu dojechać do mety na trzecim czy czwartym miejscu. No bo nawet jeżeli będą 3 razy przegadę biegi 5-1, to jaka realizacja, chłopie. Wygrała, także Gorzowianie zapisują 3 punkty. Chociaż powiem szczerze, że do pewnego momentu wcale tak... Żużel w Minecrafcie i chuj, rozumiesz? Ja pierdolę, ale jaja.